Witalski, żeby nie powiedzieć, że sezon 2022 już u mnie zakończony, to powiem, że jest wygaszony, a raczej wygaszany, bo zdarzają się jeszcze takie wypady jak dziś wokół komina, blisko, już bez spiny. Trzeba tak delikatnie wyjść z tego, żeby nie było zbyt mocnych objawów odstawiennych. Ale już nie ma tego knucia strategii do pierwszej i czuwania od drugiej, żeby nie zaspać w rewiry. I się atakuje takie tu blisko siebie, wokół komina w sezonie. Nawet chyba tu nie byłem raz, ale teraz taka susza w tym roku, to może da się wejść na te mokradła. Pochodzę, popatrzę, zobaczę, czy coś w ogóle tutaj bywało. Kiedyś tu znalazłem jednego staruszka, widziałem byki, ale później był sezon taki jeden i drugi, że woda tu stała, ja nie lubię chodzić w woderach. Także dziś polatam, popatrzę, czy w tym roku tu bytowały, może coś starego się uda podnieść. I później lecę dalej, jeszcze mam zamiar sprawdzić na przelocie takie pola, gdzie może jakiś chabaziak, który zostawił z tych szczurków. Później jeszcze w łosiowe rewiry chcę zajrzeć. Długi dzień, ale na luzie, powoli, bez spiny, bez parcia na wynik. Ważne, że połażę bez wyścigów. Wszędzie zdążę, dzień długi. Także lecimy i zobaczymy, co dzień da. Ale pogoda dzisiaj klasa. Ostatnio było kilka dni takich chłodnych i wiecznych. A dzisiaj baja. Tu widać też łosiek jakiś buszował w tych chabaziach. Nie ma wody, ale trzeba uważać, gdzie się stąpa, bo nie wszędzie jest sucho. Jeszcze wyjdzie tak, że nie mam parcia, a dźwignę jakoś rosochę czadersko. Teraz to się zdziwiłem, bo trafiłem na ostoję ostatnich dwóch osobników dzikich krów podlaskich. Ale ten, skąd one się tu wzięły, te cielaki? Musiały komuś czmychnąć, bo tu są chabaziule takie, a są dwie sztuki. Szok, niedowierzanie. Uciekają, nie mają parcia na szkło, ale widać, że tu się kręcą w tych chabaziach skubane. A tu miejscowa taka, no że kurde, tutaj nikt na pewno ich nie wypasa, bo tu wszędzie wokół chabazie. Ha, miałem nosa, że jakiś staruszek może czekać. Jest, a to załamany jest, kurde. Co to był za wojownik? Ale, kurde, to jest ten. Może być z tego sezonu? Nie, z zeszłego roku. Bo już wyblakł, ale to fajna. Fajna tyka była, kurde. Szkoda, że złamana. A może i nie szkoda, bo jakby ten jakby nie złamał, to by gdzieś indziej leżała i by nie znalazł. Ale fajne, kurde, tu samo to ma. Z kilogram. A może trochę mniej, ale naprawdę jest fajny ten. Fajny gnat. Lecim dalej szukać. Widziałem jelenie, tylko taka to była odległość i sekundowe sprawy, że nie wiem, czy to były łanie, czy to były byczki, kilka sztuk przeleciało. I widziałem łośka, także teraz zmiana koncepcji, bo mam w ropuszce gumowce, a mam do ropuchy całkiem niedaleko, to grzeję po gumowce i walę ten teren, lepszej okazji nie będę miał, żeby go zrobić. A tutaj jest taki akurat temacik na 12 godzin, to dziś obskoczę. Ale fajnie, kurde, ten gnat skupany, fajnie jest. Ja zawsze jakoś tak patrzyłem z taką zazdrością na tych, którzy znaleźli takie złamane po rykowisku i ten. A tutaj, kurde, mamy, to naprawdę był fajny gnat. I nic go nie ten, nic go nie zgryzło, nie zrąbało. Coś fajnego będzie można z niego zdziałać. Także sezon się tli. Tu ciekawie się zapowiada, bo widać sporo śladów bytowania łośka i to jest pewnie ten, którego tu widziałem. Widać, że po odchodach, że to bynio. Ale fajnie, fajnie jest. Gumowce robią robotę. Najlepiej wydane, nie wiem, chyba 4 dychy to było niecałe. Ale lecę i tak czuję, że może jeszcze mnie dzień dzisiaj zaskoczyć tu w tych chabaziulcach, bo tak
nawet nie widać śladów, żeby ktoś chodził. Ale ciekawy, ciekawy temat. Dobrze tutaj chodzić się nie kurzy. Ale podkusiło mnie iść po te gumowce. Tak to bym obskoczył w HX-ach, ciach, 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 już by mnie tu nie było. A tak to w gumowcach walę w te wszystkie chabazie moczary, bo wiadomo przecież, że gubię tam, gdzie najgorszy teren. Oj. Niechcąco się chyba żurawem władowałem. Dwa jajeczka, ale uciekam szybko. Nie zatrzymuję się, bo jeszcze porzucę. Dawno nikt nie dzwonił. Bobry się przydały. Chociaż w sumie, czy ja wiem, czy się przydały. Żeby nie one, to by nie było tu takiej wysokiej wody. Ale zawsze jest mosteczek. I lecimy dalej. Obskoczyłem rewiry, poczyniłem obserwacje i doszedłem do wniosku, że ta część, którą znalazłem, tyki to z rykowiska, ale to od razu wiedziałem na początku, gdy ją tylko podniosłem, ale tutaj byczki ze specjalnie jakoś nie trzymają się w sezonie cały czas, może jakoś tam przelotowo coś tam tutaj bywa, ale to nie jest rewir, na który warto tracić czas w pełni sezonu, także moja decyzja o olaniu tych miejsc była jak najbardziej słuszna. Tutaj można wpadać na takie wyprawy relaksacyjne na wygaszenie sezonu, na spokojnie, powoli. I tyle, ale tak czy owak, no fajna znajdka była. Fajna. I co? Zmieniam się już na chatę. Do następnej wyprawy, narciarz!